Po jakiemu ja już mówię? Ej, o kurczę. No kolor jest dość pomarańczowy. To jest puder, który imituje rozświetlacz. Hej, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym przetestujemy sobie nieznane produkty znanych marek. Niektóre to są nowości, niektóre są już na rynku jakiś czas, ale jakimś cudem o nich nie słyszałam. No i jak mogę je inaczej przetestować niż z Wami? No nie mogę. Mamy bardzo ciekawe palety do oczu. No ogólnie musicie to zobaczyć w akcji. Zapraszam do oglądania dalej. Zaczynamy dzisiaj od pielęgnacji. Mam do przetestowania nowy krem pod makijaż, który zapowiada się w teorii bardzo ciekawie. Jak będzie długofalowo, to zobaczymy. Przynajmniej dzisiaj go przetestujemy pod makijaż. Jest to marka Say Hi i to jest Bright Vibes. To jest przełomowa kuracja rozjaśniająca przebarwienia i wyrównująca kolory skóry dla pozbawionej blasku cery z niedoskonałościami. Także brzmi dobrze, co nie? Ogólnie, zanim jeszcze zacznę, to powiem Wam, że większość rzeczy, które dzisiaj Wam pokażę, pochodzą z Minty i dostałam też kod do Minty na minus 15%, tylko muszę się upewnić, na co ten kod jest. Tutaj Wam dam szczegóły. Minus 15% ważne do 30 kwietnia, no ale właśnie, na co ta zniżka będzie, to będzie wypisane tutaj. Lekko mnie piecze. Takie delikatne mrowienie czuję, ale to jest bardzo często zauważalne przy właśnie kremach z witaminą C. Jeszcze żeby Wam powiedzieć, co tutaj jest, to jest 5% niacinamidu, który działa przeciwzapalnie i ogranicza migrację pigmentu. N-acetyglukozamina, w skrócie NAG, 3% działa rozjaśniająco na istniejące przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych zmian. Ten wyważony duet niweluje również drobne zmarszczki i rozszerzone pory. O, proszę. Jest też napisane, żeby nakładać na twarz i szyję, omijając okolice oczu, stosować 2 razy dziennie, nie krócej niż przez 8 tygodni. Wieczorem na już grubszą warstwę, jak maskę na noc. W dzień nie zapomnij o SPF do wszystkich rodzajów cery. No i właśnie, z tym SPF-em i witaminą C, to ja już zgłupiałam, powiem Wam szczerze. Jak najbardziej zapobiegawczo można używać, ale pamiętam, że kiedyś dostałam taką całą rozpiskę, wydaje mi się, że to była od Kielsa, z informacją, że przy serum z witaminą C niepotrzebne stosowanie SPF-u. Także ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia, dla asekuracji dobrze jest ten SPF nałożyć, zwłaszcza jak ma to być silnie niwelująca przebarwienia kuracja. Na razie bardzo przyjemne odczucie, nie klei się, nie roluje, minimalnie piecze, ale ten efekt już schodzi. Ja też zresztą wczoraj miałam zrobiony peeling, także to może być też kwestia tego. No i tutaj mi powychodziły teraz zaczerwienienia z tego względu, że właśnie czuję to ciepło. A ja wczoraj peeling już musiałam zrobić, bo słuchajcie, zorientowałam się, że ostatni raz peeling na mojej skórze znajdował się w trakcie któregoś z Get Ready With Me, które przygotowałam na kanał, więc kilka miesięcy temu to był czas najwyższy na peeling. Nie wiem, co ja sobie myślałam, jakoś mi to z głowy wypadło. Z ciekawostek, zanim jeszcze przejdziemy do makijażu i zobaczymy, jak ten kremycie się sprawuje na normalnym, zaufanym podkładzie, to Samarite wypuściło taki zestaw z Minty. Ja Samarite bardzo lubię, Minty bardzo lubię, więc musiałam ten zestaw też zamówić. Mamy tutaj tak, miniaturkę Supreme Balm, który przeze mnie jest kochany. Mamy cały, pełen ten krem niebieski, czyli Divine Cream? Divine, jak on się nazywał? Tak, Divine Cream. Ja go kiedyś nie lubiłam, ale odkąd zaczęłam stosować go w połączeniu z Supreme Secret, Boże, te nazwy. Divine Serum? Jak to się nazywa? To serum w niebieskiej buteleczce. To serum z tym kremem, to daje idealne połączenie. No i jest jeszcze miniaturka cleansera, czyli właściwie takiego płynu do mycia twarzy i całego ciała. Bardzo ładny zestaw. Albo wykorzystam, albo komuś dam, ale jak już robiłam zamówienie, to nie mogłam się powstrzymać. Często przy takich kuracjach rozjaśniających przebarwienia pojawiają się pytania pod filmami, czy mogą go stosować kobiety w ciąży. I tutaj przy tym kremie jest wręcz napisane, że on jest pregnancy safe, czyli że kobiety w ciąży mogą go stosować. Jest też to clean beauty, cruelty free, vegan friendly i w 91% ze składników pochodzenia naturalnego. No to sprawdźmy, czy ten potencjalnie cudowny krem spisze się pod makijażem. Jest to napisane, żeby używać SPF-a w ciągu dnia. Jest już godzina 17, więc ja już dzisiaj się ze światłem słonecznym nie zobaczę, więc tego SPF-a nie będę nakładać. Zresztą ten podkład, który chcę nałożyć, ma SPF 20, czyli w Oli Drop of Perfection. I zdaję sobie sprawę z tego, słuchajcie, że żeby podkład z SPF-em 20, 30 czy 50 był w pełni skuteczny, to ja bym musiała nałożyć tego podkładu, no, zaciapkać sobie całą twarz. Rozumiem to, zdaję sobie z tego sprawę, ale chyba lepiej mieć już trochę tego SPF-a w podkładzie, niż nie mieć go w ogóle, prawda? Ja dzisiaj użyję odcienia numer 3,
czwórka, czyli odcień amber, jest bardziej neutralny, ale zauważyłam, że on lepiej pasuje do mojej naturalnej opalenizny, a w momencie, kiedy ja mam opaleniznę samoopalaczową, ona ma o wiele bardziej żółty odcień. I ta trójka, czyli kolor golden beige, właśnie jest żółta i lepiej mi pasuje. No na ten moment wrażenie jest bardzo dobre, jeżeli o ten krem chodzi, bo podkład sunie jak marzenie. I mam wrażenie, marzenie, wydaje mi się, że w tym momencie ten podkład ma o wiele bardziej świetliste wykończenie niż miał na innych kremach. To jest też podkład zastygający, czy tam krem BB zastygający, który jest długotrwały. I on ma taki bardziej naturalnie matowy, satin matte efekt. Po jakiemu ja już mówię? A też niestety ostatnio w trzech miejscach zrobiłam sobie na cerze takie dziubaski, w których już zostały właśnie przebarwienia, między innymi w tym miejscu. Także będę mogła jak najbardziej sprawdzić działanie tego kremu. Ale na ten moment zapowiada się świetnie. A też specjalnie dzisiaj użyłam tego Drop of Perfection z Veoli, bo wiem, że on nie ciemnieje, on nie ma takiego efektu oksydacji. A przy kremach z witaminą C często niestety ma to miejsce i to nie jest wina samego podkładu, tylko właśnie kremu, który ma taki efekt na następne produkty. I rzeczywiście z niektórymi produktami do brwi, na przykład kremy z witaminą C się nie lubią, także dzisiaj też to przetestujemy. Ale na ten moment naprawdę podkład wygląda przepięknie, nie zmienił koloru, nie zrolował się, wygląda ładnie. Przechodzimy do korektora, bo tutaj też mam niby nowość, niby nie nowość i to jest korektor, który jakoś mi w ogóle umknął. Jest to Always Fabulous z Bourjois, który ma być podobno full coverage i mi się wydaje, że ja go nigdy nie testowałam. Już testowałam bardzo dużo korektorów na rynku, ale jakoś nie słyszałam o nim. Wydaje mi się, że to jest jeden z ulubieńców Kitulca. Chyba u niej na feedzie na Instagramie widziałam, zobaczcie jaka nowa sztuka, nieśmigana. U niej widziałam właśnie zachwalanie tego korektora, także sprawdźmy. Ja mam odcień 400 Beige Door. Zobaczymy, czy pokona korektor z Rimmela. No takie pierwsze przyciągnięcie naprawdę daje niezły efekt. Ej! O kurczę, czy wy wiedzieliście o istnieniu tego korektora? Dlaczego mi nie trąbiliście w komentarzach, że coś takiego w ogóle istnieje? No wiecie co? Wow! Ale ten kolor jest dla mnie idealny, nie? To już jest w ogóle... To jest taka mała rzecz, a cieszy, że ja już wiem, że nie będę wyglądała dzisiaj jak odwrócona panda przynajmniej. Nie wiem, czy powiedziałabym, że to ma pełne krycie? Full coverage, ale bardzo duże to on ma. Wezmę sobie jeszcze odrobinę tutaj poniżej Doliny West. To już jest raczej kwestia dobudowania krycia niż rozjaśnienia, bo to jest kolor za bardzo zbliżony do mojego koloru skóry, żeby zadziałał jako modelowanie. Ale dobudowanie krycia jak najbardziej. Konsystencja jest bardzo przyjemna. Na ten moment wydaje mi się, że jest taki mniej zastygający i mniej gęsty od L'Oreala i od Rimmela, ale zobaczymy jeszcze, wiecie, na sam koniec w podsumowaniu powiem Wam więcej. No mam nadzieję, że ta pasta się w dzisiejszym filmie utrzyma. Zobaczcie, to jest korektor w takim kolorze, który dosłownie mógł być moim podkładem, także on mi wszystko ładnie ujednolicił, tak? Nie mam już cieni pod oczami, ale nie mam też jaśniejszego elementu pod oczami, więc nie będę go nakładać na inne partie twarzy, bo nie miałoby to sensu. A przy okazji sprawdzimy, czy ten krem rzeczywiście nic nie popsuje w moim makijażu twarzy. Przypudruję sobie na pewno okolice pod oczami Clarisse Blur. Czy ja już Wam mówiłam, jak bardzo kocham ten puder? Nie mówiłam? Nie? I love it, po prostu... Koniec końców Claresy użyłam jeszcze do przypudrywania tutaj okolicy niższej strefy T. Boki twarzy przypudrowałam NAM Satin Loose Powder, a czoło afektem Ideal Blur. I w ten sposób mamy idealne trio polskich pudrów do wymodelowania i strategicznego przypudrowania całej cery. Kto jeszcze nie spróbował pudrowania twarzy różnymi pudrami o różnym wykończeniu,
Niech spróbuję nie wrócić do pudrowania cery jednym pudrem. Okej, i przechodzimy do modelowania twarzy. Zanim sobie jeszcze zrobię brwi, to przetestuję jedną rzecz, bo pojawiła się taka nowość z PSE, jak mgła pudrowa. Ten puder już chyba był ogólnie, na pewno był u nich w ofercie, tylko ja w ogóle nie pamiętam, jak on wyglądał, jak się zachowywał. Wszyscy dobrze wiemy, że moim ulubionym pudrem z PSE jest ten kryjąco, jak on jest, kryjąco rozświetlający Illuminating Covering Powder, bo to jest idealny zamiennik do tego pudru z PS, nie z PS, do pudru z Seny, czyli mocno kryjący, o satynowym wykończeniu, który idealnie modeluje czy naprawia nam problemy z jakimś, nie wiem, za niskim konturowaniem czy coś. Ale pojawiła się mgła pudrowa. I dalej mam tutaj kontynuowanie tego trendu, że produkty do makijażu twarzy przy okazji też o tę skórę dbają, bo mamy tutaj ekstrakt 7 kwiatów. Ma to być olejowy ekstrakt, który nawilża, wygładza, ujednolica kolory cery. Proszę bardzo, moja cera będzie teraz tak jednolita przez te wszystkie kosmetyki. Rozświetlający puder jest rozświetlająco wygładzający, daje efekt zdrowej i promiennej cery. I podobno, mamy tutaj trzy możliwe zastosowania, podobno daje to wręcz efekt takiego lekkiego rozświetlacza. Dostępne są trzy różne kolory. Bardzo mnie cieszy to, że opakowanie jest beżowe, a nie czarne, bo by mi się odruchowo myliło z tym. I już Wam pokazuję, jak te trzy kolory wyglądają. I to jest od najjaśniejszego do najciemniejszego, 11, 12 i 13. I mamy właśnie trzy zastosowania, trzy kolory i trzy zastosowania. Może być albo używane jako, wiecie, do omiecenia całej cery, jako takie delikatne rozświetlenie, albo punktowo zamiast normalnego rozświetlacza, albo tego najciemniejszego możemy użyć jako bronzera. Ja bym go dzisiaj chciała przetestować w dwóch funkcjach, zarówno właśnie jako ten bronzer, no zobaczymy, czy to nie będzie za bardzo błyszczące, no ale najwyżej trudno, od tego są testy. I nałożę też ten chyba najjaśniejszy, raczej jako taki rozświetlacz, sprawdźmy to. Wezmę sobie pędzelek numer 02. Ten blask jest dość mocny. Nie wiem, czy on będzie mocniejszy od jakiegokolwiek satynowego bronzera, ale teraz się przekonamy. No, kolor jest dość pomarańczowy. Spróbuję go trochę rozproszyć i wpracować w skórę. No, blask jest intensywny, ale czy jest to o wiele większy blask niż właśnie jakiegokolwiek satynowego bronzera, czyli na przykład tego z Juniki albo z Max Factora, ten, który już nie jest produkowany, no to bym nie powiedziała, tak? To jest taka, no bądź co bądź, wdzięcznie wyglądająca satyna. I powiem Wam, że ja lubię takie rozświetlające bronzery z tego względu, że na policzku to wygląda jakoś tak bardziej plastycznie. No ten pierwszy moment aplikacji był rzeczywiście szokujący, ale może po prostu za dużo go nałożyłam. O, tak. No tu już jest, mam przynajmniej wrażenie, zdecydowanie lepiej. Zdradzę Wam, że znowu przyszła kinia i się właśnie ociera o biurko. One naprawdę mają ostatnio takie parcie na nagrywanie. Ja tego nie inscenizuję. To nie jest nieumyślne działanie. Po prostu ostatnio nie wiem, o co chodzi. Po 11 latach nagle koty, kamera. Na pewno ten najciemniejszy kolor będzie miał za mocny blask tutaj na nałożenie na czoło. Ja nie lubię tutaj, jak bronzer się aż tak mocno błyszczy na czole. Ale że i tak mam grzywkę, to co za różnica. Mogę go już dla kontynuacji koloru nałożyć. Ogólnie jego konsystencja jest bardzo przyjemna, łatwo rozpracowująca się, jak to przeważnie w przypadku satynowych produktów bywa. Blenduje się naprawdę bardzo ładnie. To, czy ten blask jest dla Was za mocny, no to już będzie kwestia indywidualna. Według mnie wygląda naprawdę fajnie. Ale weźcie pod uwagę też to, że ja jestem w tym momencie opalona. I na mnie ten najciemniejszy odcień jest dość ciemny, bym powiedziała. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on się po prostu tak łatwo buduje, czy tak działa odbijanie jego światła. Nie zmienia to faktu, że wygląda bardzo ładnie. Dobra, nałóżmy sobie go jako rozświetlacz i użyję tego średniego koloru, bo ten wydaje mi się być jednak trochę za jasny, czyli nałożymy 12, podczas gdy kinia liże mnie po stopach.
Żebyście wiedzieli, co tu się często za kulisami dzieje, to po prostu byście mi nie uwierzyli. Kinia, jakbyś mogła nie wskakiwać jednak na blendę, to będę bardzo wdzięczna. Okej, i zobaczmy. Tak, dobrze, że wzięłam ten średni. Ale on wygląda przepięknie. Ja już wam ostatnio mówiłam, że ja mam teraz taką fazę w makijażu dziennym na takie bardziej delikatne rozświetlacze, typu właśnie ten Hourglass albo ten Bourjois. I to wygląda przepięknie. To jest taki blask absolutnie bezdrobinowy, to jest czysta satyna. Naprawdę wow. I przez to, że te pudry się tak ładnie blendują, popatrzcie, ta aplikacja dosłownie zajmuje kilka chwil. Fajny. Palcem nałożę go wzdłuż nosa. Ogólnie ciekawe w tych pudrach jest to, że one mają w sobie też spore krycie. Także wyobrażam sobie, że jakby ktoś miał przepiękną, idealną, napiętą, gładką cerę, bez jakichś, wiecie, zagłębień, jak ja na przykład, wiecie, że Dolina Łez albo nie wiem, cokolwiek, to też można by tego produktu, tego pudru używać jako takiego podkładu w pudrze. Tutaj zaraz przegnę i zaraz sobie to wszystko ładnie wyczyszczę. I chyba tutaj na tym łuku Kupidyna najbardziej widać to, jak można zbudować jego blask. To jest puder. To jest puder, który imituje rozświetlacz. Bardzo ciekawy, bardzo ładny efekt, taki edytorialowy, można by wręcz powiedzieć. No bo właśnie tu nie ma drobin. Tu nie ma drobin, tu jest tylko sama, czysta, dość intensywna satyna. Umalowałam brwi, użyłam tego żelu z Maybelline w odcieniu 04 i pojedyncze włoski demalowałam pisakiem z NYXa w odcieniu Espresso. Nie zauważyłam, żeby w jakikolwiek sposób odcienie produktów do brwi się zmieniły, a mogłoby mieć to miejsce w przypadku pisaka zwłaszcza. Tutaj wszystko wygląda dalej, także jak na razie krem wygląda jak najlepiej. I słuchajcie, przechodzimy do, mam wrażenie, zapomniałam o jednej rzeczy. Zaraz do tego wrócimy. Przechodzimy do, mam wrażenie, gwiazd dzisiejszego odcinka, bo są to paletki z Golden Rose, które są tak zaskakujące i tak ładne zarazem. Zobaczcie, taka kolorowa. Myślę, że dzisiaj tej kolorowej użyjemy. I taka nudziakowa, która też co prawda woła moje imię, ale mam wrażenie, że ostatnio, chociaż nie, też był kolor ostatnio, ale jakoś ten kolor bardziej mnie woła. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O co chodzi? Bo coś chciałam powiedzieć a propos tych paletek. Ja je zobaczyłam na stronie Minty jakoś na początku zeszłego tygodnia. Tak wiecie, przeglądałam, co tam jeszcze do koszyka wrzucić. I mówię, wow, takie paletki z Golden Rose? W ogóle to jest prawda? To jest normalne? Bo nikt o nich nie mówił. Ja ich nigdy do tej pory nigdzie w internecie nie widziałam. Wrzuciłam do koszyka zamówienie złożone. Dwa dni później wszędzie i wasze komentarze. Maxi, a widziałaś nowości z Golden Rose? Na stronie Instagramu, what? Na Instagramie Golden Rose też nagle opublikowana nowa kolekcja. Mówię, a okej. Dopiero teraz o tym wszędzie słychać. Także przetestujemy sobie je dzisiaj i jeszcze w tej kolekcji jakimś cudem to przegapiłam, nie wiem jak, ale widziałam też na stronie właśnie Minty i też na Instagramie Golden Rose, że są jeszcze kolorowe kredki, także będę musiała jeszcze domówić, bo jak będą fajnie napigmentowane, to będą, wiecie, idealne na linię wodną. Chyba, że Wy już te kredki macie, to dajcie znać, czy warto się nimi interesować. I w tej kolekcji Miss Beauty z Golden Rose jest jeszcze takie trio i tutaj mamy róż, wypiekane trio. Bronzer, róż i rozświetlacz, chociaż ten bronzer jest, no dla mnie jest bardziej rozświetlaczem. Jest bardzo ładny, ale jest bardzo taki, wiecie, sucho wypiekany, jak to takie przeważnie produkty mają w zwyczaju, więc tutaj to mi się już dubluje. Mogę jeszcze ewentualnie tylko nałożyć ten róż na środek policzka, tak żeby sobie jeszcze dodać odrobiny koloru, bo ten kolorek jak najbardziej bardzo ładny, jak najbardziej bardzo ładny jest. Jest bardzo ładny, taki różowo-brzoskwiniowy, czy to jest w ogóle jakiś odcień? Nie, wydaje mi się, że to jest tylko jedna wersja kolorystyczna, Glow Baked Trio.
No powiem Wam szczerze, że ta kolekcja z Golden Rose bardzo mnie cieszy. Dawno nie było niczego nowego z Golden Rose, przez co troszkę ta marka, mam wrażenie, odeszła na dalszy plan. No chociaż mają świetne rzeczy, no to przydało się jakieś tam odświeżenie, nie? Zobaczmy najpierw, co kryje w sobie ta paletka Nude. Sprawdźmy tylko konsystencję i pigmentację. To jest satynowe wykończenie, które ja bardzo lubię, które jest na pewno bezproblemowe w pracy. I mamy takie bardzo metaliczne blaski z tego, co widzę. Pokażę Wam jeszcze kilka innych swatchy. Ten najjaśniejszy, vanilla, też bardzo mocno napigmentowany nude. No to są takie metaliczne blaski, to nie są, wiecie, no na pewno nie są to turbopigmenty, tak, zapomnijmy, ale nie są to też, nie wiadomo, jakieś ciężkie do nabrania blaski, przynajmniej tak się wydają na pierwsze wrażenie, pierwsze użycie. A jeżeli chodzi o tę paletkę, której będziemy używać dzisiaj, czyli Miss Beauty Color Pop, no to dzisiaj znowu skończenie symetrycznie, bo mam ochotę zrobić, i to są w 95% szybka matematyka, matowe cienie, bo jest tylko jeden błyszczący, tutaj ten na samym środku, Moonlight. Dobra, nie mogę się doczekać. Robię obsypkę, bo nie wiem, czego się spodziewać po tych cieniach. Na powieki jako baza pójdzie korektor z Rimmela. No dobra, ten Peach Puff też jest takim, a jest przepięknym kolorem. Okej, okay, przejdźmy do akcji. Zacznijmy może, mam dylemat. Zacznijmy od tego Orchid, czyli od fioletowego. No wzięłam go na pewno za dużo. Dość mocno się osypuje. Dobrze, że zrobiłam sobie tę obsypkę. Ja je, co prawda, nakładam bardzo hojnie, ale muszę tutaj dołożyć drugą warstwę, co oczywiście jest na plus, że się ten kolor buduje, ale chyba już przy pierwszej aplikacji wolałabym widzieć mocniejszy kolor na powiece. Na pewno plus za to, że nie jest to cień taki, wiecie, suchy, kredowy, bo przy pastelach, no o to nie trudno. Ok, następny niech będzie Candy, który dosłownie wygląda jak cukierek. On ma już dość błyszczące wykończenie. To jest taka satyna jak ten puder z PSE. Kolory się przechodzą na pewno bardzo ładnie, ale to są cienie satynowo rozświetlające, więc takie cienie raczej rzadko kiedy się źle blendują. Tutaj spróbuję dołożyć jeszcze trochę tego fioletu. Ok, teraz potrzebuję jakiegoś zdecydowanego koloru, żeby pozbyć się efektu PRL-u. Może ten żółty Sunny. No, paletki Lovely Pastel Tropics to nie przebije, bo tamte cienie są, były właściwie mega intensywne i miały o wiele większe krycie. Bo tutaj mam wrażenie, największym problemem tych cieni nie jest to, że one są mało napigmentowane, bo one mają pigment, tylko one są takie delikatne w kryciu. To jest taki paradoks. Bo wiecie, jak aplikuję te cienie na powiekę, to ja widzę, że tego koloru jest sporo, ale one właśnie mają małe krycie. No, bardzo dziwne. A już zaszalejmy, powyżej załamania nałożę ten koral. Na pewno będę musiała tutaj zaraz zrobić porządną kreskę. Przejdę do nałożenia tego koralu też na dolną powiekę. A ten koral chyba jest akurat takim czarnym koniem tej palety. O, zdecydowanie. On jest o wiele bardziej intensywny. O! I to jest to! Bardzo dobrze, że zrobiłam tę obsypkę. Czasami padają pytania, czy w ogóle jest sens nakładania rozświetlacza i kremu pod oczy, skoro później tak jeszcze to zasypię pudrem. Pamiętajcie, że osypka czy obsypka to jest dosłownie to, obsypany puder. On nie jest już wciśnięty w skórę, on nie jest wpracowany. Ja nawet jak go usuwam, to wiecie, staram się podnieść ten puder spod skóry bez wtłaczania go. Także
chyba sam przykład na to, że sam rozświetlacz, chociaż dzisiaj jest wyjątkowo delikatny, ale i tak dalej żyje, powinien dawać przykład na to, że ta obsypka nie ma żadnego negatywnego wpływu na okolice pod okiem. No dobra, tutaj wyszedł taki cukiereczek. Między sobą na pewno blendują się bardzo łatwo. Koral jest najlepszym cieniem z tej palety, jak do tej pory. No to jeszcze zrobię mój signature move, czyli wezmę ten rozświetlający, błyszczący cień Moonlight na wewnętrzny kącik. Jaki on ładniutki. Zaraz oczywiście sobie jeszcze zmoczę pędzelek dla zwiększenia tej intensywności, ale najpierw zobaczmy, co on potrafi. Ale dopiero na mokro daje czadu. Zrobił się taki dosłownie chromowany. No dobra, to teraz zajmijmy się niebieskim i zielonym. Niebieski daje czadu. No ten to jest cacuszko. Następny niech będzie ten zielony. No tu już podobnie jak ten fiolet. Czyli małe krycie. Ale też powiedzmy sobie szczerze, nie jakieś tragicznie małe. Tylko takie właśnie, nie wiem, półtransparentne. Natomiast daje się budować. Wrócę jeszcze z tym niebieskim, który no myślę, że obok tego koralu to w tej palecie wiodą prym. Ciekawa jestem, czy słyszycie, jak nam kosiki wtórują. No trzeba przyznać, że łączenie kolorów w tej palecie jest absolutnie bezproblemowe, co też na pewno przemawia na jej korzyść, bo często pastele są tak suche i ciężkie w pracy, że połączenie jednego i drugiego koloru graniczy z cudem. No tutaj jest coś za coś, nie? A na wewnętrzny kącik ten najjaśniejszy róż? Nałóżmy. To wtedy będzie użycie... O! Wszystkich odcieni z palety. Okej. Okay. I ten róż też jest dość błyszczący. Ja bym teraz chciała nawiązać jedną stroną do drugiej, czyli też zamknąć te odcienie tym samym kolorem, czyli koralowym. I koral też na dolną powiekę. Wy sobie chyba nie zdajecie sprawy z tego, jak szybko wykonałam te oba makijaże oczu. Można mówić, co się chce na temat tych cieni i ich pigmentacji, ale rzeczywiście bardzo szybka jest praca. Po dodaniu spektakularnej kreski i rzęs makijaż oczu mamy skończony. Powiem Wam szczerze, że po dodaniu tych elementów, które się powtarzają na jednym i na drugim oku, podoba mi się taki niepasujący makijaż oczu. Umalowałam jeszcze usta. Tutaj mam pomadkę z Maybelline. To jest Superstay Ink Crayon, właśnie 160. I na środku ust mam jeszcze pomadkę z Sephory. Sephora Rouge Satin 04. I powstało takie combo. Fajnie ten makijaż oczu wyszedł, powiem Wam szczerze. Ale dobra, podsumujmy sobie wszystkie produkty na dziś. Może dzisiaj nie przetestowałam jakiejś wielkiej ilości tych kosmetyków, ale sami przyznacie, że koniec końców tą niewielką ilością wyszedł fajny makijaż. Podsumujmy sobie wszystko w kolejności nakładania, czyli zaczynając od tego kremu. Na ten moment zrobi dobre wrażenie. Oczywiście to jest tylko pierwsze wrażenie w kwestii kremu, więc mało tak naprawdę mogę powiedzieć. Zobaczymy po dłuższym czasie. Na razie będę go używać właśnie, żeby zobaczyć, czy zniweluje mi się tutaj ten uparty nieprzyjaciel, którego sobie ostatnio przysporzyłam. Mam nadzieję, że się z nim rozprawi, jeżeli chodzi o jego funkcję pod makijaż i to, jak się nosi, jak nawilża, to w tym momencie na plus. Korektor, słuchajcie, jestem naprawdę w wielkim szoku, że jakoś wcześniej informacje o nim mnie kompletnie omijały. Może dlatego, że byłam tak zakochana i dalej jestem, ale że byłam tak zakochana w tym korektorze z Rimmela, że jakoś te informacje mnie ominęły. Ogólnie opakowanie jest takie samo, ale ciekawostka, opakowanie jest takiej samej wielkości dosłownie, a w Rimmelu mamy 10 ml, a w Bourjois 11 ml, także gdzieś jeszcze 1 ml się dodatkowo zmieścił. I zrobiłam sobie swatcha na dłoni, żeby zobaczyć, czy to jest korektor zastygający, bo wydawało mi się, że nie. Przez to, że ma taką bardzo
miękką i wydającą się na niezastygającą konsystencję, ale to jest też korektor zastygający. Tutaj na dłoni trochę mi sciemniał, także też od razu zauważymy, że nie rusza się w ogóle. Także jestem w szoku. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. No, pójdzie do dalszych testów, ale czy byśmy odkryli kolejnego świetnego korektora z drogerii? Na to się zapowiada. Na ten moment, po dzisiejszym jednorazowym, zaznaczam, ale jednak po dzisiejszym użyciu, po dzisiejszej pracy z tym korektorem, powiedziałabym, że jeżeli korektor z Rimmela albo z L'Oreala, te L'Infallible, są dla Was za suche i nie podobają się Wam, jak wyglądają pod okiem, to może spróbujcie tego, bo on ma o wiele bardziej wodnistą konsystencję i nie zastyga tak szybko, to na pewno ten po prostu zastyga w ciągu kilku, mam wrażenie, kilku sekund, kilkudziesięciu sekund. Ten troszkę dłużej zastygał, tutaj zwłaszcza na dłoni, jak widziałam. Także zapowiada się dobrze, być może dla tych z Was, które właśnie mają bardziej wysuszoną okolicę pod oczami, sprawdzi się lepiej. Na ten moment naprawdę wrażenie 10 na 10. Te pudry z Paese to jest naprawdę ciekawa hybryda. To jest hybryda w pudrze. Na pewno blask, który ten puder zapewnia, dla mnie nie nadaje się na całą twarz. Nawet chociażby z tego względu, że mam tutaj lekko rozszerzone pory na środku twarzy, tak jak zwykły śmiertelnik, jak każdy. I nie podobałby mi się efekt aż tak dużego blasku właśnie w tych miejscach. Natomiast tutaj właśnie nałożony tak strategicznie, jak każdy rozświetlacz, no to nie powiecie mi, że nie wygląda ładnie, bo jest to niesamowicie eleganckie. Mówię, tu jest absolutnie bezdrobinowy blask i no, nawet w funkcji bronzera też powiedziałabym, że nie ma lipy. Oczywiście przed chwilą powiedziałabym, że na całą twarz bym go nie nakładała, ale na bokach twarzy rozszerzonych porów nie mam. Tak, one się znajdują tylko na środku, więc tutaj akurat ten blask uważam wygląda bardzo ładnie. Co prawda standardowo na czoło nałożyłabym jakiś bardziej matowy bronzer, no chyba, że grzywka będzie opuszczona. Koniec końców, bo już za bardzo tutaj wszystko komplikuje. Też bardzo fajny produkt, tylko, no właśnie, ta mgła pudrowa to jest bardzo dobre określenie dla niego, czyli glowing powder, bo ani to nie jest rozświetlacz, ani to nie jest do końca puder, to jest coś takiego pomiędzy, coś o bardzo eleganckim wykończeniu i bardzo mocnym kryciu. Także też ciekawa sprawa. A jeśli chodzi o tę paletkę, to ja tak naprawdę nie mam pojęcia, co Wam powiedzieć. Bo chociaż w trakcie pracy jakoś mi ta paleta nie powaliła na kolana, ze względu na to, że właśnie te cienie są mało kryjące, tak jak mówię, one nie są mało napigmentowane, one są mało kryjące, o ile to ma sens. Natomiast makijaż wyszedł ładny. No ale to trzeba przyznać, że to są cienie pastelowe, które bardzo często potrafią być problematyczne, a one tutaj blendują się między sobą bez problemu i budują się w swojej intensywności. Także powiedziałabym, jeżeli ktoś szuka jako osoba początkująca pasteli, z którymi się polubi, to możliwe, że ta paletka będzie dla nich dobrym wyborem. Ale w mojej pracy, kiedy ja pracując z pastelami mam porównanie do tej palety z Lovely i wiem, jakie pastele potrafią być, tutaj raczej używałabym bazy kolorystycznej pod dany kolor. No i tutaj pojawia się nam trochę taki paradoks, bo okej, paletka dla początkujących, ale żeby bawić się z bazami kolorystycznymi na powiece, to trzeba już mieć pewną wprawę w makijażu, bo czy pracując na pomadce, czy na bazach kolorystycznych, można sobie narobić niezłej tragedii na powiece, ale można też zrobić cudowny makijaż. Także no mówię, nie mam pojęcia, co powiedzieć Wam na temat tej palety. Ogólnie użyłam prawie wszystkich odcieni. Tego pomarańczowego nie użyłam, tylko go dotykałam. Wydawało mi się, że on jest na powiece. A tak to użyłam wszystkich pozostałych 8 cieni. Na pewno najbardziej zauroczył mnie ten środkowy, który się znalazł na wewnętrznym kąciku, który nałożony na mokro jest chromem. No naprawdę, jestem rozdarta, jeżeli chodzi o tę paletkę. Ale też niewykluczone, że gdzieś tam się w jakichś makijażach jeszcze pojawi. Także bardzo ambiwalentne uczucie mam co do tej palety. A na temat tej paletki do modelowania nie bardzo mogę się wypowiedzieć, bo wiecie, tylko musnęłam sobie różem po policzkach, a to niewiele pokazuje. Także postaram się teraz w najbliższych dniach poużywać i zobaczymy, jaki efekt daje. Jak oglądacie ten filmik, to ja dosłownie wczoraj go nakręciłam i zmontowałam, więc jeszcze nie miałam okazji go nosić, ale myślę, że przy sobotnim filmiku już będziecie mogli mnie zapytać, jak to trio się sprawdziło. Ale no co? Nie powiecie, że nie wyszedł z tego fajny makijaż. Zawsze jak macie problem z wykończeniem makijażu, dodajcie kreskę, dodajcie rzęsy i będzie to wyglądać ładnie.
no ma coś ten makijaż w sobie. On jest taki bardzo świeżo, wiosenno, wielkanocny, nie? I na dzisiaj to już wszystko. To były wszystkie rzeczy, które przygotowałam na dzisiaj. Dajcie znać, który makijaż, które oko się Wam podoba bardziej. I oczywiście, jeżeli używaliście czegokolwiek z dzisiejszych bohaterów, to dajcie znać. Zwłaszcza, jeżeli używaliście tej palety. I jeżeli używaliście tych kredek z tej samej kolekcji, bo nie wiem, czy mam się nimi interesować, czy w ogóle nie warto. Jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, po którymi możecie je znaleźć. Tam też są szczegóły kosmetyków nałożonych poza kadrem, jak i szczegóły mojej bluzy, paznokci, biżuterii. W opisie jest zawsze wszystko. Zapraszam Was tam serdecznie. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. 2 filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio pojawiły się takie 2 filmy, tam też pojawiło się kilka ciekawych perełek. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!